Filmowy sierpień, proszę Państwa, nas na pewno rozgrzeje, ale jednocześnie zmrozi, bo film, o którym będziemy opowiadać, z całą pewnością grał będzie na emocjach. Rafał Mościcki ponownie z nami, witam Cię bardzo serdecznie. Obcy Romulus, film, na który czekają pokolenia, takie jak ja, którzy końcem lat 70. obejrzeli pierwszego Ridleya Scotta i jego obcego ósmego pasażera Nostromo. Dziś chcą się dowiedzieć, co też wymyślono pod okiem producenta, którym jest Ridley Scott. Myślę o filmie Obcy Romulus, który za tydzień już wkroczy na ekrany kin na całym świecie. Ja się tak na tym zastanawiałem, bo cały czas zajmuję się kinem takim arthouse'owym, nie mainstreamowym, a tutaj no coś, co jest absolutnie legendą. Myślę, że, myśmy pamiętam moje dzieciństwo, które przypadało na te czasy. No, każdy z nas po prostu musiał to zobaczyć, chociaż baliśmy się przez palce, żeśmy oglądali wszystko. Ja pamiętam to w kinie Odra ówczesnym oglądałem ten film. To było miejsce kultowe, nie tylko potem z powodu Parku Jurajskiego, tylko szło się, seansu było dużo, więc szło się na Obcego i wiadomo było, że ktoś, kto nie miał odpowiedniego wieku, musiał trochę udawać tą legitymację. Trochę... Tak, na się mówiło, podnosiło się na palcach, tak, żeby być troszkę wyższym. I przecierało się pieczątkę na legitymacji, zmieniało się daty, różne rzeczy robiło. Tak, no to było coś kultowego i myślę, że w naszej pamięci Sigourney Weaver zostanie już do końca. No, to jest... Natomiast wiesz co, no, gdzieś miałem wrażenie, że jednak w którymś momencie Ridley Scott zagubił się. Oczywiście możemy powiedzieć, że ta nowa dekada później XXI wieku i filmy związane z Prometeuszem, które już nas wprowadzają w to, do czego ma doprowadzić cała ta opowieść, czyli do prapoczątków tego Obcego, ale że gdzieś Scott stracił z tego pierwotnego pomysłu bardzo dużo. Przecież tych ciemnych kadrów, tych ogromnych zbliżeń, tego tajemniczego, tego, co grało nam na emocjach, no a później już nam się to rozrosło. Później były przecież filmy, które pokazywały Obcego kontra Predatora, prawda? Gdzieś to jest takie już od nogi się porobiły. Troszkę się zagubił nam ten Obcego. Myślę, że się kino zmienia i trzeba się na nowo odnajdować w tej rzeczywistości, bo trzeba tworzyć filmy, które będą nawiązywać do klasyki, czyli do tego, co pamiętamy my, bo przypomnę, że jak my sięgniemy teraz po te starsze filmy, to będziemy się zastanawiali, Jezu, co my się tam wtedy widzieli w tym. Teraz przecież kino ma niesamowite możliwości, ale też do młodych ludzi, którzy zaczynają wchodzić w tą rzeczywistość. I przecież ja sam rozmawiam z młodymi ludźmi, rozmawiam z moim synem, który ogląda sobie wcześniejsze części po to, żeby pójść na Prometeusza. Ogląda sobie potem nie tylko z tej sagi, ale z innych, że tak powiem, rzeczywistości, po to, żeby sobie uporządkować to wszystko. No i my też wymagamy od kina, żeby nas zaskoczyło, żeby trzymało napięciu. Przy obecnych środkach stylistycznych to napięcie może być budowane naprawdę świetnie i ja się po Romulusie akurat tego spodziewam, że znowu będziemy przeżywali chwilę grozy w kinie i będziemy ten, tylko musi kino nadążyć za naszą cywilizacją cyfrową, która już nas nie przestraszą rzeczy, które nas przestraszyły w latach 80. No oczywiście, że tak. Natomiast powierza rolę reżysera no dość młodemu, aczkolwiek mającemu też właśnie takie filmy, gdzie... Dziękuję za młodemu. A mianowicie Fede Alvarezowi, producent, jakim jest Ridley Scott, reżyserię tego filmu. Jestem ciekaw, bo te jego dwa wcześniejsze obrazy takie robiły wrażenie właśnie filmów bardzo ciekawych, które grały na emocjach, pokazywały te i budowały kadry, napięcie. Budowały właśnie napięcie, nie? No, do estetyki filmu to należy właśnie, że jeżeli film potrafi budować napięcie, jeżeli reżyser zna się na tych mechanizmach, które są w stanie nas wcisnąć w fotel na chwilę, będzie uprawnione co do tego filmu. Natomiast pewnie każdy z nas, bo to jest takie ciekawe, tych wycieków ogromnych nie było, prawda? Jeśli chodzi o sceny, o sekwencje, o teasery, które gdzieś się zawsze pojawiają. Tutaj stara się Scott do samego końca utrzymać. Pojawiły się oficjalne trailery, ale z tego trailera to my naprawdę niedużo się dowiadujemy. Jak sobie, wiesz, przeglądałem go wielokrotnie, myślę sobie, co
tu uchwycić? Gdzie odnieść się do Prometeusza, a gdzie odnieść się właśnie do pierwotnego, obcego? Bo nie potrafię. Teraz jest tak, że coraz mniej się zdradza. Nawet na forum wokół kina, na wszystkich, że tak powiem, rzeczach zwiastujących dane produkcje, zabiera się telefony komórkowe, są ochroniarze, którzy pilnują, żeby jak najmniej wyciekło, ale i tak nie ma co wyciec, bo te spoty, te krótkie fragmenty filmów, które są pokazywane, czy chociażby Duna, czy inne rzeczy, to i tak jest coś, co ma nas tylko zachęcić i tylko zasiać tą nutkę niepewności i to oczekiwanie. To oczekiwanie, które będzie nam towarzyszyło, bo myślę, że to jest ważne. I myślę, że w naszym przypadku młodych ludzi nostalgię, bo lubimy wracać do rzeczy, które są, które się nam układają. Lubimy przychodzić na koncerty zespołów, które przestawały istnieć. Nie? Mm-hmm. Więc tutaj myślę, że samo słowo obcy już daje. Tak, wiesz co, ale jestem ciekaw, gdzie reżyser i producent nas zaprowadzą. No bo już to wskazanie obcy Romulus, to wiemy, co Romulus oznacza też w naszej rzeczywistości mitologicznej. Tak. Prawda? I do czego się odnosi, do jakiego ważnego historycznego powstania cesarstwa. Więc jestem ciekaw, bo mówię, z tej fabuły nie potrafię sobie jakby wykombinować, gdzie nas poprowadzą od tego statku Prometeusza tutaj tego, o czym ma być, bo mają być trzy filmy, które nam mają dać nam odpowiedź, skąd się wziął ten pierwotny obcy. Tak, no i na tym polega właśnie magia kina, że zasiewają ziarenko niepewności, a potem my czekamy na kolejną część. I myślę, że ten efekt został tutaj wywołany perfekcyjnie, czyli my będziemy z niecierpliwością przechodzić obok tutaj też postaci obcego w kinie Helios w Opolu. I już będziemy przechodzić z taką satysfakcją, że zobaczymy na ekranie, że w ogóle, że rzeczywistość też będzie nam przypominała to, na co czekamy. Każdy z nas będzie chciał tego obcego. Ja na wakacyjnych swoich szlakach z moim synem zobaczyliśmy taką postać w Ołomuńcu, schodzącą z kamienicy, więc myślę, że to już jest ikoniczna postać. No to proszę Państwa, na koniec naszego spotkania czas na konkursowe pytania, bo pewnie tysiące moglibyśmy ich zadać przy okazji obcego. Nie wiem, ku czemu ty będziesz się teraz skłaniał. No, skłaniam się ku swojego dzieciństwa. Jest taki serial, który też jest wyczekiwany każdy sezon, Stranger Things, który opowiada o latach 80. Teraz jest moda mówienia o latach 80. Tam przeżywamy piosenki Limala, Neverending Story, przeżywamy różne inne rzeczy, wracamy pamięcią. I tam jest aktorka, która również pojawia się w obcym. Chodzi o imię i nazwisko tej aktorki, która łączy serial Stranger Things i sagę Obcy. No to, drodzy Państwo, myślę, że trudne zadanie nie jest, bo u boku Sigourney Weaver ta aktorka też odegrała istotną, ważną rolę w którymś momencie tego cyklu. Czas na seans, małpa, czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi oczywiście honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios. Ja nie ukrywam i pewnie ogromna rzesza fanów również, że to jest najbardziej oczekiwany film na wakacjach. Jak sam przyznałeś, też chcesz znaleźć czas na to. Więc jestem ciekaw, czy odnajdziemy te artefakty zarówno z Prometeusza, jak i wcześniejszego obcego ósmego pasażera. No i że to, czy będzie to kolejna wielka produkcja, bo tu o producencie myślimy, Ridleya Scotta, no to się okaże, ale myślę, że trzeba myśleć o tym, że to będzie jeden z największych hitów roku. Oczywiście tego kina, tak jak mówiliśmy, horroru science fiction. Tak, no ja też jestem pod niesamowitej dawce filmów na festiwalu Nowe Horyzonty, kina arthouse'owego, wspaniałych filmów z wielkich festiwali, a i tak czekam na Romulusa Obcego, bo to będzie coś, co pozwoli mi zasiąść w sali Dream w kinie Helios. Państwu też polecam taką wspaniałą rozrywkę. A polecał nasz gość Rafał Mościcki. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za bardzo. To spotkanie, a my zapraszamy już na nasz kolejny filmowy seans za tydzień.